Targowisko miejskie, które nazywamy potocznie w Pucku Manhattanem, zupełnie zmieni swoje oblicze. Prace budowlane rozpoczną się na początku przyszłego roku. Powinny się skończyć po roku, czyli w pierwszym kwartale 2020 roku. Będzie 39 zadaszonych stoisk, zadaszonych, które będą miały od strony południowej panele fotowoltaiczne, czyli będzie też zasilanie poprzez gniazdka elektryczne. Będą oświetlone, zadaszone. Będą miejsca parkingowe, miejsc parkingowych na samochody osobowe 17. Stojaki na rowery, będzie odwodnienie terenu, będzie też zmiana układu organizacji ruchu. Zmieni się również toaleta, która w tej chwili już właściwie nadaje się do zmiany. Będzie taki ładny kontener z oddzielną toaletą dla przedsiębiorców, z oddzielną dla klientów, tego cały czas brakuje. No jest to inwestycja, która mam nadzieję spowoduje, że będzie wzrost zainteresowania tym miejscem. I to miejsce chcielibyśmy też przeznaczać na takie imprezy lokalne związane z pokazywaniem produktów regionalnych na przykład, tak, żeby zrobić festiwal, nie wiem, miodu, festiwal chleba, festiwal jakichś produktów, festiwal sękacza na przykład. Będą już gotowe stoiska. Mam nadzieję, że to też będzie powodowało, że takie festiwale kulinarne do Pucka zawitają. W tym roku czeka nas projekt. Wspólnie z urzędem będziemy analizować rozwiązania wszystkie i zaprojektujemy w tym roku. W przyszłym roku zaczynamy budowę, kończymy w 2022.